Czas na spotkanie z naszymi gośćmi w studiu Radia 5. Marta Kapusta, rektor państwowej uczelni zawodowej i Dawid Harasim, rzecznik prasowy PUZ-u. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witamy Państwa. Dzień dobry, serdecznie. Styczeń, czas podsumowań. Jaki był ubiegły rok dla suwalskiej uczelni? Może zacznę tak, uczelnia tak naprawdę żyje nieco innym kalendarzem. Dla nas cezurę czasową, taką cezurą, czasową jest rok akademicki, czyli czas od października do czerwca. Yy, niemniej jednak yy, ten poprzedni 2023 rok możemy określić jako rok spokojnej i efektywnej pracy. Najważniejszy jej efekt to aż trzy nowe kierunki, które otworzyliśmy w październiku, czyli budownictwo, studia magisterskie, analiza żywności i żywienie człowieka. Są to studia z obszaru nauk yy, inżynieryjnych, inżynierskie oraz studia licencjackie z doradztwa zawodowego, coachingu i pracy społeczno-opiekuńczej. I to wszystko daje nam łącznie e, praktycznie 20, można powiedzieć, że konkretnie już nawet 20 kierunków oraz cztery wydziały na uczelni co jest bardzo dobrym wynikiem. Placujemy się w czołówce y, uczelni zawodowych y, pod tym względem. Y, nasz rozwój dydaktyczny jest olbrzymi. Y, cieszymy się, bo y, to wypływa po prostu też z tego, że wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom i lokalnego rynku społecznego, ale także y, chęci studiowania naszych studentów na tychże kierunkach. A na horyzoncie coś ciekawego, nowe kierunki? Y no, mamy tutaj w planach rzeczywiście też nowe kierunki. Na razie działamy bardzo... Prężnie nad ich uruchomieniem. Może nie będziemy uchylać rąbka tajemnicy, na to jeszcze przyjdzie czas. Ale tak, rzeczywiście staramy się nowe kierunki dalej wprowadzać, dalej rozwijać uczelnie. No ale oprócz właśnie tych nowych kierunków dydaktyki, która się rozwija bardzo dobrze, na uczelni odbywa się, odbyła się także rekordowa liczba wydarzeń, akcji, konkursów i konferencji. Odbyły się również juwenalia studentów w nowym miejscu, czyli na bulwarach miejskich. Działo się naprawdę dużo. Tak, rzeczywiście, tych wydarzeń, jeśli mogę dopowiedzieć, też była rekordowa liczba w ubiegłym roku. Um, tak naprawdę my chcemy, i myślę, że wychodzi nam to bardzo dobrze, chcemy pokazać, że jesteśmy uczelnią otwartą i tak naprawdę. I wydarzenia popularno-naukowe, wydarzenia o charakterze charytatywnym, również akcje społeczne. Odwiedza nas naprawdę w przeciągu każdego roku kilka tysięcy osób, w każdym wieku tak naprawdę, od przedszkolaka po seniora, więc, więc to też bardzo nas cieszy. A propos samych studentów, jeszcze może też dopowiem, jak. W ubiegłym roku zauważyliśmy już mocno ten trend, jak zmienia się tak naprawdę student i charakter studenta w całym kraju, ale na uczelniach regionalnych, tak jak u nas widać, to, to bardzo mocno. My każdego roku ankietujemy studentów pierwszego roku. Ankietujemy, zadając im różne pytania, naprawdę i związane z promocją, związane z samym studiowaniem, z tym, dlaczego chcą wybrać Suwałki. I zadaliśmy w tym roku pytanie, czy oni łączą studia ze stałą pracą zawodową. I ten trend naprawdę z każdym rokiem on się powiększa. Obecnie już około 40% studentów w Suwalskiej Uczelni tego pierwszego roku. Łączy studia z, ze stałą pracą zawodową, czyli to są osoby pracujące, które chcą albo coś zmienić, albo się dokształcić. To też jest bardzo ważny dla nas sygnał. Bardzo pomogły ten tryb studia popołudniowo-weekendowe. Przypominam, w nowej ofercie też on się oczywiście znajdzie, w którym dajemy możliwość łączenia pracy ze studiami, oczywiście za darmo. Więc tak ten zmienia się u profil studenta, na który też musimy bardzo, bardzo reagować. To wystawmy ocenę. Od jednego do sześciu, pięciu, czwórka, trójka? <grym> tak. Co prawda na uczelni najlepszą oceną jest piątka. Ale w skali takiej tradycyjnej ocen od, jednej, od jedynki dziesięć, do rozumiem. sześciu. Nie, absolutnie. Praca na uczelni, zarządzanie uczelnią jest jak praca na żywym organizmie. Ciągle musimy badać potrzeby przede wszystkim studentów, pracowników, czuwać nad modernizacją infrastruktury uczelnianej. Więc wyzwań jest moc i są to wyzwania ciągłe, więc nieustająco dążymy do tej doskonałości, do szóstki. Natomiast nieskromnie mogę powiedzieć, że w tym momencie piątka z minusem byłaby tą oceną taką adekwatną. Powiedziała Pani, że w uczelni obowiązuje zupełnie inny kalendarz. To co na kolejne półrocze, co czeka studentów, co czeka wykładowców, co się zmieni, co planujecie? Plany mamy jak zwykle bardzo ambitne. Rzeczywiście jest to praca, gdzie dynamika zdarzeń, wydarzeń jest olbrzymia. Myślimy nawet od dawna, no i ciągle nad tym pracujemy, aby te nowe kolejne kierunki wynikające z potrzeb i studentów i pracodawców na naszej uczelni powstawały. Musimy dostosować też naszą ofertę przede wszystkim do tego, aby lokalni pracodawcy byli zadowoleni z naszych absolwentów. Ale jest, jest to bardzo ważne, ale ważne jest również to, żeby młodzi ludzie studiowali e, na kierunkach, które im się podobają, które oni pragnęliby ukończyć. Także e, wydaje, mi się, że na to, wydaje mi się, że na tą chwilę spełniamy w pełni wymagania i oczekiwania zarówno jednej, jak i drugiej strony. Pogotowie maturalne, czy w tym roku już możemy na to liczyć? Tak, oczywiście. Rekrutacja już nawet trwa. Ona potrwa jeszcze przez około półtora tygodnia. Ruszamy w ferie. Pogotowie maturalne, przypominam, to taka klasyczna jedna z głównych akcji promocyjnych uczelni i takich bardziej znanych, bo Uniwersytet Dziecięcy, o którym trzeba wspomnieć, pogotowie maturalne, czy te konferencje to jest coś, z czego od kilku lat jesteśmy już znani? Pogodowie maturalne, czyli przekazujemy wiedzę maturzystom w takiej pigułce. 30 godzin z danego przedmiotu, który decydują się uczniowie wybrać. My zatrudniamy nauczycieli naprawdę z fajnym kontaktem do młodzieży, z doświadczeniem i w takiej wiedze w pigułce można przed maturą sobie powtórzyć. Pierwsze zajęcia ruszają już w ferie. Przedmioty tak naprawdę uruchamiamy te, na które jest zapotrzebowanie samych uczniów. Z doświadczenia wiem, że oczywiście będzie to matematyka na obu poziomach język angielski, zapewne język polski. Czekamy na kolejnych chętnych i serdecznie zapraszamy, bo naprawdę, naprawdę warto. Oprócz pogotowia, też w najbliższym czasie pan redaktor pytał, bardzo też już znane i cenione olimpiady i konkursy dla młodzieży mamy w tym roku na przykład nieco jubileuszową, nawet nie nieco, bo 10. jubileuszową, dziesiątą edycję Olimpiady mm -hmm. o bezpieczeństwie, która tak naprawdę również przyciąga młodzież z miast okolicznych także. Mamy ósmą edycję Olimpiady wiedzy o ekonomii. Tak naprawdę wydziały u nas te cztery, o których pani rektor wspominała. Niejako prześcigają się w nowych pomysłach, w konferencjach, w akcjach społecznych, co nas bardzo cieszy, bo tego się naprawdę będzie działo w najbliższym czasie mnóstwo. Powoli już nie będę ukrywał, myślimy też i o promocji samej uczelni, i o juvenaliach, które w tym roku również już mogę zapowiedzieć, odbędą się, miejmy nadzieję, na bulwarach miejskich, bo ta zmiana miejsca w ubiegłym roku uważam, że, że była bardzo na plus. Fajne, duża przestrzeń, która nie przeszkadza okolicznym mieszkańcom, więc możemy bawić się do późnych godzin wieczornych. O szczegółach, oczywiście jeszcze za wcześnie mówić, natomiast pierwszy i najważniejszy szczegół, myślę, że jak co roku te juwenalia będą otwarte dla mieszkańców całego miasta i regionu, więc maj też będzie pod, pod szyldem uczelni na bulwarach na pewno. Wszystkiego najlepszego na ten na te najbliższe miesiące do końca roku szkolnego i dalej. Marta Kapusta, rektor Państwowej Dziękuję Uczelni bardzo. Zawodowej, Dawid Harasim, rzecznik prasowy Puzu, byli Państwa i naszymi gośćmi. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy serdecznie, zapraszam na stronę internetową uczelni. Tam wszystkie szczegóły najbliższych wydarzeń znaleźć można.